Ktoś zadał pytanie, czy Juda cytował z księgi Henocha. Również Enoch, siódmy od Adama, prorokował o nich, mówiąc: oto Pan przychodzi z 10 000 swoich świętych, aby wykonać sąd nad wszystkimi i przekonać wszystkich bezbożnych spośród nich o wszystkich ich bezbożnych czynach, które bezbożnie popełnili, i o wszystkich ich twardych mowach, które bezbożni grzesznicy wypowiedzieli przeciwko niemu. List Judy, 14 i 15 werset. Wielu współczesnych uczonych, nawet bardzo wielu tak zwanych ewangelików, dogmatycznie twierdzi, że Juda cytował z tak zwanej księgi Henocha, ale to czysta spekulacja. Po pierwsze, księga Henocha jest kłamstwem od początku do końca. Jest to zlepek mitycznych pism o rzekomej wycieczce Enocha po niebie i piekle, podczas której był prowadzony przez archaniołów i otrzymywał obszerne objawienia. W przeciwieństwie do apostoła Pawła, któremu nie wolno było opisywać tego, co widział w raju, jak czytamy w 2 Koryntian 12:4, Enoch mówi wszystko. Enoch ujawnia nawet imiona archaniołów niewymienionych w Biblii: Rafael, Surial i Uriel. Jest pełen dzikich opowieści, takich jak 450-metrowe, czyli mające po 300 łokci, giganty, kanibale na ziemi przed potopem, drzewo poznania dobra i zła w niebie, duch Abla pozywający Kaina przed tron Boga, anielscy, niby obserwatorzy, gromadzący się na górze Hermon przed najazdem na ludzkość w celu odbycia stosunków seksualnych z kobietami, aniołowie uczący ludzi, jak robić miecze, tarcze, lustra i biżuterię i tym podobne, oraz nieposłuszne gwiazdy w piekle. Po drugie, nie ma żadnych pewnych dowodów na to, że proroctwo Henocha w księdze Henocha poprzedziło apostołów. Księga Henocha składa się z wielu różnych pism i niewiele wiadomo na pewno o jej wczesnej historii. Jej fragmenty rzekomo pochodzą sprzed narodzin Chrystusa, ale znaczna ich część została napisana dużo później, bo wiele lat po zburzeniu Jerozolimy w 70 roku, być może bliżej XVIII wieku, 1700 lat po księdze Judy. Niektóre fragmenty księgi zostały znalezione wśród zwojów znad Morza Martwego, ale fragmenty te nie zawierają proroctwa Enocha znalezionego w księdze Judy. Więc to są strzępki czegoś podobnego do tego, co później zredagowano jako księgę Henocha. I tutaj oczywiście są dowody, między innymi w tych miejscach, gdzie są udokumentowane zwoje znad Morza Martwego. Każdy sobie może w internecie wejść do biblioteki izraelskiej i sobie sprawdzić. Są tam fotografie. Istniejąca obecnie księga Henocha opiera się na kopiach księgi w języku GS, odkrytych w Etiopii pod koniec XVIII wieku przez Jamesa Bruce'a i po raz pierwszy opublikowanych w języku angielskim przez Richarda Lawrence'a w 1821 roku. Historia tej książki i jej rzeczywisty wiek są nieznane. Jest to fałszywka z 1821 roku, uwzględniająca wcześniejsze pisma rzekomo cytujące tę fałszywkę, lub wcześniejsza, ale dużo późniejsza niż zburzenie Jerozolimy. Po trzecie, to ojcowie Kościoła, czyli heretycy tacy jak Orygenes i Klemens Aleksandryjski, dali wiarę pseudoepigraficznym, fałszywie przypisywanym księgom. Nie można udowodnić, że sami apostołowie nadawali jakąkolwiek wartość księdze Henocha, ani nawet, że wiedzieli o jej istnieniu. Co więcej, proroctwo Henocha w księdze Judy jest dłuższe i bardziej szczegółowe niż proroctwo w księdze Henocha, więc oczywiste jest, że Juda nie cytuje z tej fałszywej księgi. Z tłumaczenia etiopskiej księgi Henocha wynika, że nie podkreśla ona wszystkich przez powtórzenie jak w księdze Judy i całkowicie pomija wszystkie ich trudne mowy, które wypowiadali bezbożni grzesznicy. Enoch 1:9 nawet mówi: oto przychodzi
z 10 tysiącami swoich świętych, aby wykonać na nich sąd i zniszczyć niegodziwych i zganić wszystkich cielesnych za wszystko, co grzeszni i bezbożni uczynili i popełnili przeciwko niemu. Jeśli bierzemy tłumaczenie Richarda Lawrence'a z 1883 roku. Ci, którzy twierdzą, że Juda cytuje z księgi Henocha, muszą wyjaśnić, skąd wziął te dodatki, używając znanych faktów, a nie spekulacji. Prawdą jest, że apostoł Paweł cytował pogańskich pisarzy w Dziejach Apostolskich 17:28 i Tytusa 1:12, ale apostoł Paweł cytował słowa prawdziwych ludzi, którzy, choć poganie, mówili prawdę w tej konkretnej wypowiedzi, co nie jest tym samym, co cytowanie proroctwa z dzieła całkowitego oszustwa, którym z pewnością jest księga Henocha. Jestem przekonany, że Juda nie zacytowałby kłamliwego dzieła, które fałszywie twierdzi, że jest dziełem Henocha i które jest pełne mitycznych bzdur i fałszywych nauk. Juda przekazuje objawienie, które otrzymał bezpośrednio od Ducha Bożego i z pewnością nie cytował księgi Henocha. Zatem odpowiedź na pytanie, czy Juda cytował z księgi Henocha, brzmi nie, nie cytował z księgi Henocha Juda.